Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Zapraszam na kolejny odcinek z pierwszego listu Świętego Jana. Witajcie. W poprzednim odcinku rozpoczęliśmy omawianie tego wersetu. Pierwszy list Świętego Jana Apostoła, pierwszy rozdział, piąty werset. Czytaliśmy tam: Bóg jest światłością. I nie ma w nim żadnej ciemności. A dokładnie ten wers brzmi w jednym z przykładów tak: przesłanie zaś, które słyszeliśmy od Niego i Wam zwiastujemy, jest takie: Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Mówiłem w poprzednim odcinku, że Jan przedstawia to przesłanie jako przesłanie, które otrzymał od samego Jezusa Chrystusa. Nie od jakichś ludzi, nie od jakichś księży, pastorów, nie wiadomo kogo nie od Faryzeuszy, nie od Sadyceuszy, nie od Kapłanów, ale otrzymał to od samego Jezusa Chrystusa. Bóg jest światłością. Mówiłem też o tej wizji, która jest opisana w Księdze Izajasza w szóstym rozdziale, co się stało z Izajaszem, kiedy jakby zobaczył Bożą chwałę. Nie będę tego powtarzał, ale Dzisiaj chciałbym to kontynuować i przejść do kolejnego wersetu. Co to tak naprawdę znaczy, że Bóg jest światłością? Po pierwsze, oznacza to, że nie ma w nim żadnego grzechu, ale oznacza to także, że jest absolutnie doskonały w swoim charakterze, w swoim bycie, w swoich słowach, w swoich czynach. Bóg jest doskonały w swoich myślach, Bóg jest doskonały w swoim działaniu. Wszystko, co Bóg robi, jest doskonałe, jest bezbłędne. Wszystko, co Bóg robi, jest bezgrzeszne. I mówiłem też w poprzednim odcinku, że ludzie niewierzący bardzo często widzą Boga zupełnie inny sposób. Widzą Go jako twórcę grzechu, jako sprawcę grzechów, jako niesprawiedliwego. No niektórzy negują w ogóle istnienie Boga, ale jak przychodzi co do czego, to, to zrzucają winę za całe zło właśnie na tego Boga. My na kartach Biblii widzimy coś zupełnie innego. Bóg jest doskonały w każdym swoim zamyśle. Bóg jest doskonały w każdym swoim czynie. W Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale 48 wersecie czytamy, bądźcie więc doskonali, tak jak doskonały jest wasz Ojciec, który jest w niebie. Pan Jezus wzywa swoich naśladowców w kazaniu na górze, które jest skierowane do jego uczniów, mówi i wzywa nas do tego w bardzo mocnych słowach: bądźcie doskonali w dobru, jak doskonały jest wasz Ojciec, który jest w niebie. Hmm? Ta cecha Boga, dobroć, te wszystkie cechy, świętość, dobroć, świętość, wszechwiedza, wszechmoc są bardzo ważne, ale myślę, że dzisiaj w Polsce wielu ludzi nie zna Boga. Wymyśliło sobie jakiegoś Boga, albo ktoś im opowiedział nieprawdę o tym Bogu jedynym. Szczególnie w kościele rzymskim bardzo rzadko mówi się o cechach Boga, o tym, Kim Bóg naprawdę jest, bardzo często niestety na kazaniach mówi się różne przypowieści mądrościowe, czasami mówi się o jakichś różnych widzeniach, jakichś objawieniach ludzi, a tak mało mówi się o Bogu prawdziwym. Wydaje mi się, że to, jedna, to jeden z powodów, dla których wielu ludzi nie zna Boga, dla których wielu ludzi obraża się na Boga, dla których wielu ludzi jest przeciwnikami Boga. Ja zachęcam, abyście poszukali na tym kanale lub na kanale Żyjesz Tylko Raz i na jednym i na drugim są filmy na temat cech Boga, na temat prawdziwych cech Boga oparte tylko i wyłącznie na Biblii. Jeżeli uda mi się, jeżeli tylko nie zapomnę, umieszczę link przynajmniej do jednej playlisty w notatce do tego odcinka, będziecie mogli kliknąć i zobaczyć. Mamy też specjalny e-book wydany, dość krótka książeczka, mamy chyba jeszcze kilkadziesiąt wydrukowanych takich książeczek. Jeżeli ktoś by Was bardzo potrzebował, to napiszcie, jesteśmy w stanie wysłać to gratis za koszt przesyłki. Ale to samo można przeczytać na naszej stronie w e-booku, i to samo można odsłuchać w audiobooku. To kluczowe. W poprzednich odcinkach, kilka tygodni temu mówiłem o tym, że nasze zbawienie tak naprawdę zależy od tego, czy my znamy prawdziwego Boga. Jeżeli wymyślimy sobie Zbawiciela, to będziemy posłuszni zasadom tego wymyślonego Zbawiciela, czyli wymyślonym zasadom, i tak naprawdę ryzykujemy, że. Nigdy nie trafimy do nieba, do wiecznej obecności Boga, którą my umownie nazywamy niebem. To bardzo, bardzo poważna sprawa. Poznać Boga, poznać Boga prawdziwego. Może takie pytanie w trakcie jeszcze tego głośnia: co ty sądzisz o Bogu? Czy Bóg, w którego ty wierzysz, czy Bóg, którego wyznajesz, któremu starasz się być posłuszny, jest Bogiem dobrym, takim Bogiem, o którym Jan tutaj pisał, w którym nie ma, Grzechu, czy jednak masz inny obraz Boga? To bardzo ważne. Pomyśl o tym. No właśnie, i zachęcam, sprawdź to, co myślisz o Bogu z Biblią. Ok, przejdźmy do wersetu szóstego. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim społeczność, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i czynimy, i nie czynimy prawdy. Jeżeli mówimy, że mamy z nim społeczność, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie czynimy prawdy. I przechodzimy teraz trochę w tym liście Jana od tego, co myśleliśmy o Bogu, do tego, co faktycznie wykonujemy. Jeżeli wierzysz, że Bóg jest światłem, to Ty też będziesz chodził w światłości. Jeżeli wierzysz, że Bóg jest światłem, nazywasz siebie chrześcijaninem, naśladowcą Jezusa, a chodzisz w ciemności chodzisz non stop w grzechach to jesteś kłamcą mówisz co innego a robisz co innego ten pierwszy list Jana jest w ogóle takim wyzwaniem dla każdego z nas mówiłem w tych wcześniejszych odcinkach wstępu że Jan daje nam takie testy Jan moglibyśmy powiedzieć mówi sprawdź siebie czy jesteś zbawiony czy jesteś faktycznie uczniem Jezusa czy tylko tak mówisz to bardzo ważne Jan pisze tu tak bardzo czarno-biało: Nie ma jakby odcieni szarości w zbawieniu. Albo jesteś zbawiony, albo jesteś niezbawiony. Albo jesteś sługą Chrystusa, albo jesteś sługą szatana. Albo jesteś chrześcijaninem, czyli dzieckiem Boga, albo jesteś dzieckiem diabła. Nie można być trochę chrześcijaninem, nie można być prawie chrześcijaninem, albo nim jesteś, albo nim nie jesteś. To bardzo ważna sprawa. Osoba z wersetu szóstego to może być osoba, która ma fałszywe myśli o sobie. Jak kąkol w pszenicy w Ewangelii Mateusza w trzynastym rozdziale czytamy o tym porównaniu, a w Ewangelii Mateusza w 25. rozdziale czytamy o pięciu głupich dziewicach. Ktoś kto mówi, że jest chrześcijaninem, ale nie żyje tak jak wymaga od tego je, wymaga od Niego Jezus nie jest chrześcijaninem. Niestety, rzeczywistość jest taka, że w wielu kościołach są ludzie niezbawieni w jednych będzie ich więcej, w innych mniej, ale rzeczywistość biblijna, która zapowiadała taką sytuację, jest dość jednoznaczna. I kiedy wrócimy do pierwszego listu Jana, do tego szóstego wersetu, i tam czytaliśmy przed chwilą, jeżeli mówimy, że mamy z nim społeczność, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie czynimy prawdy. Od razu myślę, że przychodzi nam, powinno nam przyjść do głowy Mateusz, siódmy rozdział, 21 wers. Nie każdy, kto mi mówi, panie, panie, wejdzie do Królestwa Bożego, ale tylko ten, kto czyni wolę Ojca. Pierwszy list Jana, ten szósty wers mówi, jeżeli mamy z Nim społeczność. Co to znaczy mieć społeczność? To znaczy być zjednoczonym z Bogiem, Sami ludzie mają taki obraz, że jacyś wielcy grzesznicy, na przykład Hitler, Stalin, jacyś wielcy mordercy, albo jacyś grzesznicy, nie wiem, ktoś alkoholik, który upija się od rana do wieczora i przez to stał się bezbożnym, bezdomnym, to to są ci bezbożnicy, a my, często tacy no, dość prawi ludzie, jesteśmy na pewno dobrymi ludźmi. Biblia mówi coś zupełnie innego. Biblia mówiłem o tym już, że pokazuje, że możemy na zewnątrz wydawać się bardzo porządnymi, dobrymi ludźmi, ale w środku mieć w sobie masę zła, masę grzechów czynić możemy tak naprawdę w myślach, w naszych pragnieniach, w naszym stosunku do innych. Dlatego Jan zwraca tak dużą uwagę na to. To, co mówisz, jest ważne, ale o wiele ważniejsze jest to, jak żyjesz. Niektórzy mówią, że to, co naprawdę człowiek ma w środku, widać w jego czynach. Oczywiście, my jesteśmy w stanie ubrać maskę, jesteśmy w stanie przyjść do kościoła, jesteśmy w stanie przyjść do jakiejś społeczności, jesteśmy w stanie ubrać maskę i udawać bardzo religijnych i porządnych ludzi, ale mm, nie da się wciąż udawać. Dlatego też często, my kiedy rozmawiamy z osobami o ich zbawieniu, to pytamy też o rodzinę ja, co oni sądzą o Tobie, o Twoim życiu. No właśnie, bo to rodzina widzi najczęściej, czy my żyjemy w grzechach, czy nie żyjemy w grzechach. I to, co widać na zewnątrz, tak jak mówiłem, możemy udawać, możemy ubierać maski, ale nie da się chodzić w masce 24 godziny na dobę. To niektórzy porównują do drzewa. To, co jest w naszym sercu, to jest jakby jego korzeń, a to, co jest na zewnątrz, to są jakby jego owoce. I Pan Jezus użył też takiego porównania. Mówił w Ewangelii Mateusza, w 7 rozdziale od 17 wersetu czytamy, tak każde drzewo dobre wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców, ani złe drzewo wydawać dobre. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte, wrzucone w ogień, tak więc po owocach ich poznamy. A dalej czytamy: nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie. Wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz tylko ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Reasumując, jeżeli masz dobry korzeń, jeżeli zostałeś zbawiony, będzie to widoczne po zmianie Twojego życia. Kiedyś żyłeś dla siebie, dla swoich marzeń, dla swoich pragnień, dla swoich często egoistycznych pobudek, ale teraz zaczynasz żyć dla Chrystusa. Kiedyś Byłeś sam swoim panem, chociaż w Biblii wiemy, że to twoim panem był szatan, ale dzisiaj chcesz, aby twoim panem był Jezus. To jego pytasz, jak masz żyć? Pytasz przez czytanie Słowa Bożego, przez poznanie Jego i jego woli. Chcesz być mu posłuszny i nienawidzisz grzechu. To nie znaczy, że żyjesz bezgrzesznie, ale nienawidzisz grzechu. Tak powinien żyć ktoś, kto jest chrześcijaninem. Natomiast ktoś, kto udaje tylko, że jest chrześcijaninem, niestety będzie miał złe owoce. To będzie widać, może niekoniecznie od razu, ale po jakimś czasie to wyjdzie. W kolejnych odcinkach będę mówił o tym, jak wygląda życie chrześcijańskie w kontekście wielu, wielu lat. Na dzisiaj chyba to wystarczy, nie chcę rozpoczynać następnego wersetu. W kolejnym odcinku zaczniemy od siódmego wersetu, pierwszego rozdziału, pierwszego listu Jana. Za dzisiaj dziękuję. Do usłyszenia. Zostańcie z Bogiem.